Oglądają Państwo telewizję w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejny punkt naszego programu. Pierwszy dzisiejszego poranka gość w naszym studiu, Adrian Furgalski, wiceprezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Witam raz jeszcze. A mówić będziemy o pieniądzach na drogi, bo zapowiedzi, drodzy Państwo, padły już zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Drogi samorządowe mają być odnawiane, remontowane, budowane. Są w planach także mosty. No a fakty dzisiaj pisze o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nas oszukało, że to kierowcy będą zrzucali się na drogi. Chodzi o ceny paliwa. No ale okazuje się, że Fundusz Dróg Samorządowych, inne źródła, to nie jest mało. Są pieniądze na drogi. My za chwilę spieszymy Państwu wyjaśnić, skąd i gdzie te pieniądze się znajdują. Bardzo proszę, bo wiem, że Pan jest przygotowany. Tak, jestem przygotowany, bo pewnie w tym tygodniu w Sejmie rozpoczyna się posiedzenie, będzie pierwsze czytanie tej ustawy i pewnie zbierze się też Komisja Infrastruktury, w pracach której uczestniczę, więc jestem przygotowany, mam kilka pytań. Natomiast jak się popatrzy na artykuł drugi, tam są wymienione źródła finansowania tego funduszu. Nie ma mowy o kierowcach. Faktowi pewnie pomyliła się opłata niskoemisyjna, która jest wliczona w cenę paliwa. Minister energii co prawda zapewnia, że koncerny wezmą to na siebie. Nie specjalnie w to wierzę, bo byłby to pierwszy taki przypadek w historii. Poza tym koncerny musiałyby się pozbawić w sumie Lotos i Orlen około 3 miliardów złotych, a przecież potrzebują pieniędzy na inwestycje, więc te 10 groszy, bo pewnie o tym fakt pisze, czyli 8 groszy plus VAT, tak. To jest zupełnie inna ustawa o elektromobilności i to idzie na fundusz transportu niskoemisyjnego. Generalnie to będą kwestie związane ze smogiem, z budową na przykład infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Jeżeli idzie o drogi samorządowe, a one na pewno wymagają wsparcia i dobrze, że to wsparcie jest kontynuowane, bo od kilku lat samorządowcy dostają pieniądze. Tutaj jest program, który przewiduje dotacje od roku przyszłego aż do 2028. Rzeczywiście w przyszłym roku jest najwięcej tych pieniędzy, bo ponad 6 miliardów złotych, dlatego że prawie 3 miliardy złotych zostanie przekazane z obligacji Skarbu Państwa. Natomiast w tym podstawowe roku na drogi, o tym mówię. Tak, tak, w 2019. Kolejnym. Natomiast podstawowe pieniądze, no tak jak dotychczas, minister infrastruktury miał około miliarda 100 milionów, to decyzją premiera zostało podwyższone w tym roku, ale 1 100 000 na drogi będzie przekazywał minister infrastruktury, 500 milionów złotych będzie minister obrony przekazywał, bo także będą takie drogi remontowane, które prowadzą do obiektów wojskowych, ale najwięcej będzie też, będą też pieniądze uzyskane ze sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. To się szacuje mniej więcej co roku 155 milionów złotych, czy wpłaty spółek 7,5% zysku po opodatkowaniu, to się planuje 130 milionów złotych. Tu będę chciał w Sejmie zapytać, no bo dzisiaj łatwo tak zaplanować na 10 lat do przodu, ale no wiemy, że różne rzeczy mogą się zdarzyć w gospodarce. Tych pieniędzy może być tyle, może być więcej, a może być budżet mniej. Budżet jest co roku aktualizowany. Tak, więc pytanie, jak będzie mniej, czy państwo dosypie z budżetu ministra obrony? No a podstawowe pieniądze, które zostaną przekazane na drogi, to są pieniądze w 1 400 000 000 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, więc jest pytanie, czy tam było tych pieniędzy za dużo i one leżakowały i dlatego będą wędrować na drogi, czy też zmienią się jakieś priorytety w wydatkach. Ja dopytam, bo fakt rzeczywiście tu też wskazuje na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy to jest coś dziwnego, coś złego, że mamy tyle źródeł finansowania dróg? No, pewnie najlepiej byłoby zahaczyć finansowanie dróg samorządowych o akcyzę paliwową i zapisać, że tam x procent tej akcyzy, którą kierowcy płacą, idzie na drogi. Nie zdecydowano się, by więcej pieniędzy przekazywać bezpośrednio z budżetu, tylko poszukać dookoła. No pewnie to wynika z różnorodności wydatków, dlatego trochę było to takie chodzenie po prośbie. No, miały oczywiście pójść pieniądze na
tą sferę związaną z ochroną środowiska i około 100 miliardów złotych, bo tyle jest wart program walki z smogiem. W tym także miał uczestniczyć Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska. Póki co nigdzie nie ma tutaj zapisu, że z tego programu walki ze smogiem zdejmujemy te 1,4 mld. Mhm. Więc póki co wynika, że drogi dostaną swoje, kierowcy nie dostaną po kieszeni w przypadku dróg samorządowych, mhm, bo pomijam te kwestie, o której mówiliśmy na początku, elektromobilność, no i że nie zostaną uszczknięte pieniądze środowiskowe i zadania związane z ochroną środowiska. Tak jak mówię, no to jest na razie papier, więc o to pewnie będą pytania w Sejmie. Na razie wygląda to o tyle dobrze, że pewnie też tutaj kilka razy mówiłem, że potrzeby dróg samorządowych są zdecydowanie większe, bo tak, można jeszcze szacować na około 100 miliardów złotych, chociaż też nie do końca wiadomo. Ale mówiliśmy niejednokrotnie, bo ta potrzeba jest niezmienna, prawda? Od lat tak, niezmienna, dlatego potrzebne, że im niżej, tym gorzej. Tak. I tutaj no, Unia Europejska nie da pieniędzy na to, żeby droga, która jest drogą gruntową, jakąś wzmocnioną, stała się drogą asfaltową. To muszą być nasze pieniądze i ten stan oczywiście można by utrzymywać, no właśnie, tylko on jest nie do utrzymania. Czy nasze pieniądze, drogi by się tylko pogarszały. W sensie, czy pieniądze samorządów, czy pieniądze rządu i jak to wyglądało do tej pory? Bo samorządowcy no, narzekali od lat rzeczywiście na to, że mają za mało, wiecznie za mało pieniędzy na te drogi. No, na pewno za mało w stosunku do tej dziury olbrzymiej, którą trzeba zasypać, czyli 100 miliardów złotych. Najlepiej byłoby to w rok zasypać. To jest oczywiście i finansowo niemożliwe, no i też technicznie nie da się przeprowadzić naraz prac, które by sieć doprowadziły dróg samorządowych do stanu używalności. Czy pamiętajmy, że zresztą taki spór mamy teraz w kampanii wyborczej, kto ile wydawał, kto ile wyda. W Nawet przyszłości. Trafiło do sądu. Tak, trafiło do sądu, ale jeżeli w latach poprzednich, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, wydano 5,2 miliarda, to co są pieniądze z budżetu. Wtedy były, i to jest też ważne, co się tutaj nie zmienia, i wtedy to była połowa wydatków na dane zadanie inwestycyjne. Drugą połowę musiał znaleźć samorząd, czyli poszło powyżej 10 miliardów złotych. No pytanie, czy samorząd znalazłby te 50%, znaczy 100% na jakieś zadanie. Na pewno jest mu łatwiej, jak musi tylko znaleźć połowę. Mhm. Teraz ta różnica jest taka, że po pierwsze zadania, które dotychczas były finansowane, ich wartość maksymalna to było 5 milionów złotych. Teraz to ma być zwiększone do 30 milionów. Już nie zamykamy się w ramach roku budżetowego, tylko skoro zadanie większe, no to ono może trwać dłużej. Mhm. I to, co też ważne, te pieniądze będą rozdzielane, między innymi będziemy patrzeć na dochody w gminie, jak czy ona jest biedna, czy średnio zamożna. I tutaj możliwe jest dofinansowanie ze strony tego funduszu aż 80%, o, czyli właśnie, nie połowę różnica. Trzeba będzie znaleźć, nie tylko połowa, 20% od rządu, czyli 20% no w tych od gminach samorządu. Biednych to jest na pewno bardzo ważne, bo nawet tych 50% nie byli w stanie pewnie się doszukać u siebie w budżecie. Duża jest to pomoc, ta pomoc, i rzeczywiście tych wydatków ma być więcej. To ważne słowo, planowane jest więcej wydatków niż zarządów PO-PSL. Tego dotyczył zresztą ten spór z Grzegorzem Schetyną w trybie wyborczym. Rzeczywiście ten rząd postawił, zaplanował więcej wydatków na drogi samorządowe. Pytanie, czy rzeczywiście to wszystko jest do zrealizowania? No, chociaż ten rząd też miał takie zachwiania, podobnie jak poprzednicy, gdzie umawiali się z samorządem, że przekażemy miliard, a mieliśmy do czynienia ze ścinaniem tych pieniędzy. No i tutaj też w 2017 roku powinno pójść miliard złotych na drogi samorządowe, poszło 800 milionów złotych, więc dobrze, że teraz to zbieramy w formie już nie programu rządowego, ale ustawy, bo ją jest trudniej znaleźć. No, tu są właśnie zaplanowane na 10 lat do przodu przychody, które będą z takich rzeczy pochodzić, które no, mogą być zmienne. Nie do końca da się je przewidzieć, bo jeżeli mówimy o tym, tak, ile
corocznie. To jest taka sama kwota wpisana co roku, 155 milionów złotych, że to będzie szło ze sprzedaży drewna. No pytanie, czy drewno będzie za 3 lata kosztować tyle, może więcej. No tak. Za 5 lat może więcej, może mniej. Dlatego tu jest to podstawowe pytanie, czy jeżeli, i może warto by wpisać, że nie tylko w przyszłym roku będą obligacje, ale jeżeli będzie jakiś brak z tych źródeł takich zależnych od stanu gospodarki, to minister finansów będzie mógł uzupełnić właśnie jakimiś papierami wartościowymi ten fundusz, tak żebyśmy nie mieli spadku wydatków na drogi, bo no też można powiedzieć, że o ile rok przyszły jesteśmy pewni, że to będzie to blisko 7 miliardów złotych, bo to łatwo zaplanować, co się w przyszłym roku wydarzy, no to gdyby samorząd chciał sobie ułożyć jakiś taki dłuższy plan swoich wydatków i powiedzieć, no dzisiaj nas jeszcze nie stać, ale za 3 lata tę drogę wybudujemy, no pytanie, czy wtedy rzeczywiście będzie tyle pieniędzy w tym funduszu, ile dzisiaj tabelka przedstawia, że będzie. To jest program dróg samorządowych, który pan cytuje, będzie pod obradą, jak rozumiem, komisji sejmowej w tym tygodniu. Myślę, że tak, że tu się ze względu, nie oszukujmy się, na wybory spieszy rządowi, żeby ten program został przyjęty, ponieważ odpowiedzialny jest za to minister infrastruktury, no to na pewno to będzie w Komisji Infrastruktury, może wspólnie z Komisją Samorządu. Na pewno kilka dni temu, w czwartek bodajże, został skierowany, ta ustawa została skierowana przez marszałka do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a ponieważ ono się zaczyna właśnie, no to myślę, że w tym tygodniu doczekamy się. Mówił pan o kilku pytaniach, które pan zada, gdybyśmy je teraz jeszcze podsumowali. O co trzeba zapytać, co dopisać do tego programu pańskim zdaniem? Ja myślę przede wszystkim, chodzi o te źródła finansowania, ponieważ część niekoniecznie musi być stabilna, więc jest pytanie, czy rząd będzie wtedy interweniował, jeżeli zachowa nam się inaczej gospodarka, niż dzisiaj myślimy, i będą mniejsze na przykład zyski spółek jednoosobowych, spółek Skarbu Państwa. No i przede wszystkim chyba, bo to jest największa kwota z Narodowego Funduszu. Tutaj świetnie, że dostaną drogi samorządowe, ale czy to się nie odbije na jakichś programach związanych z ochroną środowiska, no bo ten fundusz też miał jakiś wieloletni program, też korzysta ze środków unijnych, więc to trzeba wyjaśnić, bo dobrze, żeby i jedno i drugie było zaspokojone, nie coś kosztem czegoś. Także mam nadzieję, że no w tym tygodniu smog, to się tak, wyjaśni. No, smog jest też priorytetem, to są olbrzymie też tragedie, bo prawie 50 tysięcy zgonów jest z powodu zanieczyszczeń środowiska. Zabraliśmy się tak naprawdę ostatnio za ten pomysł i tu jest dużo do zrobienia, i jeśli idzie o komunikację na drogach, która co prawda jest dostarczycielem mniejszości tego smogu, ale w dużych miastach to jest jednak większy procent, ale przede wszystkim to są te tak zwane kopciuchy, czyli paleniska indywidualne. Tutaj ze strony samorządów, ze strony rządu ma być wsparcie dla wymiany tych pieców i na to na pewno nie może pieniędzy zabraknąć. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie, że te pieniądze będą, no i że to nie my zapłacimy za te wszystkie drogi samorządowe, jak sugeruje dzisiaj gazeta. Tak jest, dziękuję. Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję państwu za uwagę. Szczegółowo wyjaśnione źródła finansowania dróg samorządowych w tej części programu, a za chwilę wracamy, zajmiemy się już polityką prorodzinną.